Witajcie w kolejnym odcinku z Toilet Tower Defense. Dzisiaj oczywiście zagramy sobie znowu kołem fortuny i zobaczymy, cóż ciekawego tutaj mi koło fortuny wylosuje. A więc zaczynamy losowanko. Ja sobie tutaj usunę w międzyczasie wszystkie jednostki i wybieramy to, co wpadnie. Speaker, helikopter. Okej. Dobra, speaker, helikopter mamy. Jest pierwsza jednostka. Kolejną jednostką będzie speaker, nie. Kolejną jednostką będzie Macek Kameraman, więc mamy Macek Kameraman. Następna jednostka to kamera, atak, helikopter. No te helikoptery. No dobra, lecimy dalej. Zobaczymy, co jeszcze dzisiaj wylosujemy fajnego. I jest to speeder. Już cię szukamy. Speeder. Dobra, mamy to. Close. I teraz ostatnia jednostka. Oby to było coś potężnego. Chociaż czy to będzie potężne, czy nie, obojętnie. Dark Speakerman. Okej. Czyli nie jest to zbyt potężne. Myślę, że możemy dzisiaj spróbować jakiś hard mode, więc zobaczmy, gdzie by tu iść. Toilet Lab będzie za trudny. Palm Paradise, dobra, pójdziemy Palm Paradise, hard mode. No i zobaczmy, jak to pójdzie. Zobaczmy tutaj może tą jednostkę na początek, chociaż nie. Trzy. Dobra, tutaj splash damage, czy ty dasz radę to ogarnąć? Ty jesteś za wolny, cooldown 2, czy ty to dasz radę ogarnąć? Chyba nie, więc drugą jednostkę postawię tutaj, jak będę miał kasę, a nie będę miał kasy. Oj, dobra, no może późno postawiłem, gdybym postawił to dosyć wcześnie, to bym to może wybronił, przynajmniej mam taką nadzieję, żebym to wybronił, ale dobra, jest jak jest, stawiam kolejną jednostkę gdzieś tutaj i postawię Dark Speakermana. On ma cooldown 1, więc całkiem spoko, damage mu damy tutaj od razu większy i miejmy nadzieję, że się uda. Chyba najlepszą jednostką, jaką tutaj mam, to jest ten Mace oczywiście, ale on naprawdę dużo kosztuje, więc coś tu musimy na początku postawić, jakoś to wybronić. Tutaj ten Dark Speakerman może być idealną jednostką na ten początek, chociaż splash damage też się przydaje jak najbardziej. O, tutaj, oj, to troszkę brakuje. Jedziemy na autoskipie. Ciekawe, czy damy radę na autoskipie. Zaraz się przekonamy, Dark Speakerman całkiem spoko sobie tutaj daje radę, chyba że jest ich naprawdę dużo, tych jednostek, ale na razie jest dobrze. Teraz jeszcze mu przyspieszymy trochę damage, także bardzo ładnie, teraz zostanie stuna. Oj, obyś to wybronił. No, jest dobrze, jest bardzo dobrze. Dobra, jeszcze troszkę, 400, więc powinno dać radę, wave 6, tutaj no wybijamy, zobaczmy, ile wy macie demecza, czyli życia, 700, tutaj 3 razy trzeba będzie ich walnąć, ale dobra, już jest lepiej, zasięg ma ogromny. Dobra, całkiem ładnie, podobać mi się. Czy ja tutaj... Dobra, postawię jeszcze jednego Darka. Darek, wstawaj tutaj. Darek, no to lecimy, Darek. Następny Darek będzie. Dwa Darki powinny sobie dać jakiś czas radę. I za chwilę, wiecie co, zacznę stawiać. Może tych helikopterów nie. Pająka też nie. Postaramy się stawiać te mace. Zobaczymy, czy dają radę sobie, czy to ogarną. Postaram się stawiać gdzieś tutaj, żeby miały jak największy zasięg. One tutaj powinny sięgnąć i tutaj, więc będą miały trzy linie będą miały do wybronienia i myślę, że spokojnie dają sobie radę. Widzicie, ja zapomniałem wcześniej, że tam coś przeleciało. Naprawdę mogłem to wybronić, ale zapomniałem. Oj, one już mają trzy linie zaraz na początku. Dobrze. Czemu wy...
Chwila. Może to usunę. Dobra, usunę. I tą pierwszą jednostkę dam gdzieś tutaj. I drugą jednostkę dam gdzieś tutaj. Dam radę? Jak najbliżej? Dałem radę, okej. A dajmy jeszcze jedną. One na początku mają bardzo mały damage. Ale dobra, dały radę. Tutaj ładnie. O, nie zauważyłem, że ten boss już idzie. Ale dobra, one tutaj dają radę na spokojnie. Tak, jest pięknie. Jest pięknie. Chyba? Nie no, tutaj trzeba upgrade'ować. Musi iść większy damage. Dużo większy damage musi iść. Tym bardziej, że teraz stuny łapiemy. A my stunów nie lubimy. Więc tutaj cooldown musi zejść. I to dosyć dużo musi zejść. Tutaj będzie ładnie. Bardzo ładnie poszło. Dobra. Na razie jest okej. Jesteśmy na autoskipie, pamiętajcie. Myślę, że te jednostki są bardzo dobre na autoskipie. Raczej na autoskipie, na hard mode, że dają sobie radę. Tutaj już mamy prawie max. Czwarty level. Myślę, że na razie mogę zostawić ten czwarty level, co? Tutaj jest 59. Chociaż tutaj będzie minus 1, więc to by się przydało. Bo to by były tak, jakbym miał dwie jednostki po 50. Ajajajajaj. Znaczy się w tym momencie, nie? Więc przyda się, na pewno się przyda. Tutaj te jednostki mogłyby te słabsze wybijać może, co? Ale dobra, jest okej. Wakum, zatrzymaj się. Dobra, jest ładnie. Zobaczcie, 16 wave. Dajemy radę. Tego maca bym chciał na piąty level. Tak, na piąty level bym go chciał, więc wstrzymuję się jeszcze. Może dam go na najsilniejszą jednostkę. O, może tak. On to zacznie wybijać te silniejsze i słabsze zostaną dla chłopaków z tyłu. Chociaż może jeszcze jednego upgrade'uję wyżej, co? Może tak. Teraz mamy giantów więcej, więc może się to przydać. Zobaczmy. Dobra, o. I teraz... O, będą stuny. Albo nie. Dobra, zobaczmy. Oj. Dobra, tutaj padło wszystko. Jest dobrze. Dobrze bijcie tutaj giantów. Tutaj powinno to wszystko być wybijane. Bijcie to. Jak wy macie zasięg? Jeszcze macie zasięg. Dobra, czyli dajecie radę. Dobra, pięknie. Poszło. Tylko... O właśnie. Się zastanawiałem, czy on ma zasięg. Czy on tutaj sięgnie, żeby walnąć tą jednostkę w głowę. Ale dał radę. Okej, spoko. Tutaj jest 5 sekund, tutaj jest 3 sekundy. Kurczę, te 5 tysiaków by się przydało. Bardzo by się przydało. Wtedy bym nie musiał wyłączyć autoskipa. Ale teraz wyłączę autoskip. Może jednak wyłączymy ten autoskip, bo robi się niebezpiecznie. O, ładnie, wytrzymały. Dobra. Chłopaki, bijcie. Tutaj też zasięg damy, zbijcie go. Dobra. Ten jest zbity, to jest całkiem spoko. Bijcie tutaj. Large toilet raz, large toilet dwa, dobra. Tutaj bijcie, dobra. Jest gitara. Wytrzymamy, nie wytrzymamy. Oj, coś przeszło. Same małe jednostki, ale przeszły. Oj, niedobrze. To ja może tutaj na koniec coś postawię potem, ale na razie się skupimy tutaj. Może się uda jakąś jednostkę wymaksować, może tą pierwszą właśnie, która bije najsilniejsze jednostki. Zobaczmy, czas pokaże. Czy teraz to wybijemy? Chyba tak, chyba już mogę zrobić skipa bez problemu. Tak, tutaj wybijamy. Tutaj czy wybijamy? To ja jeszcze nie wiem. Może za szybko ten skip był, bo tutaj troszkę jednostek jest, troszkę życia mają. Oj. Te wybijemy. Tutaj ważne, żeby to oberwało. Multi Cloud Jetpack. To musi oberwać.
Dobra, tutaj wybiliśmy. Dobra, będzie dobrze. Będzie dobrze. Będzie pani zadowolona. Dobra, pierwszy idzie na maksa. Dobra, mamy pierwszego na maksa. Lecimy dalej, gdzie są te jednostki. Bardzo daleko. One nawet jak wejdą tam, to mnie nie rozwalą. Ale jednak postaram się je wybronić. Dobra. Pierwsza jest wymaksowana, pierwsza jest dobrze, pierwsza jest dobrze. Następną muszę wymaksować. Chociaż zastanawiam się, czy nie postawić więcej tych mniejszych i to jakoś zostawić w ten sposób. Dobra, na początek może Dark. Darek, chodź tu. Darek, stawaj tutaj. Czy ty to wybijesz? Ile ty masz damage'a? 80. A ile oni tutaj mają życia? Jeszcze stówka i 4 stówki. O, chyba Darek da radę. Jaki ty masz speed? Na sekundę. Okej, no spróbujmy, spróbujmy. Co tutaj się dzieje? O kurczaki, za mało jednostek mam. Za mało jednostek, które biją. Chyba mi to ucieknie wszystko? Czy nie? O kurczaki, o kurczaki. Dobra, tutaj, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Bijcie, 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 chłopaki. Dobra, chyba jest dobrze. O, pięknie, pięknie to poszło. A Darek, jak ty sobie radzisz? Ej, Darek. O, jest, pięknie, Darek sobie poradził. Nic nie przeszło już, nie? Dobra, dobra. No to możemy stawiać kolejną jednostkę. Okej, tutaj, czy damy radę tu zmieścić? Nie, tutaj też nie, aj niestety, źle to postawiłem, a gdzie wy macie zasięg? Zasięg macie ogromny, to ja mogę tutaj postawić coś z przodu, coś mi się wydaje. No i nie postawię? Czemu? O, jest, jest, raz i tą też troszkę upgrade'ujemy. Myślę, że one nie muszą być na maksa, a będą sobie dawały radę. Dobra, dajmy autoskip. Zobaczmy, jak to teraz pójdzie. No, jeżeli tu bym miał 15 jednostek, no to tak 15 jednostek jakby waliło po 20, po 50 tysięcy co 2 sekundy, to nie byłoby chyba źle. Nie byłoby chyba źle, ale zaraz sprawdzimy, czy na pewno. Zaraz sprawdzimy, czy na pewno. Jak to tutaj wygląda. Dobra, ładnie. Ładnie, tutaj mam następną jednostkę. No teraz będą te jednostki potrzebowały tylko plus 5000, także nie jest źle. Nie jest źle. Kolejną, postaramy się postawić kolejną jednostkę, tylko się nie da. Czemu? Za blisko? Tutaj może. Tutaj się da. Ok. Jeszcze dwa upgrade'y i będzie miała ładny zasięg, więc nie jest źle jak na razie. Po 49 tysięcy. Oj. Oj, no to tutaj by się przydały wszystkie już wymaksowane, znaczy się wymaksowane, żeby miały ten level 5, no tak, wymaksowane, wtedy na hita by to rozwalały. Więc, teraz czy nie powinienem tego zmniejszyć? Dobra, ja bym, weakest, o, weakest, rozwalajcie ten weakest. Gdzie jest weakest? Dobra, wy rozwalacie weakest, chociaż jeżeli weakest będzie z tyłu, to będzie niedobrze, to będzie niedobrze. Na razie jest ok, rozwalajcie to bardzo dobrze, bo spadnie, pięknie. Dobra, pięknie to poszło, może jedną jednostkę upgrade'uję tutaj, skip. Może ją upgrade'uję na maksa? Zobaczmy, tak jest, będą dwie jednostki na maksa, to mi się bardzo podoba, dobra i tutaj będzie wybijane, wybijaj najsilniejszą jednostkę, ty też masz najsilniejszą, nie, ty masz pierwszą, ale ty masz znowu najsilniejszą, bardzo dobrze, bardzo mi się to podoba, jak to tutaj wygląda, tutaj skipniemy sobie, oj, idą stuny, nie lubimy stunów, ale damy sobie z tym radę, myślę, czy nie, ile wy macie życia, oj, to na hita będzie padało, dobra, to damy sobie radę spokojnie, bardzo ładnie, już mi się to podoba. Idzie troszkę więcej bossów, ale skipnę już, ryzyk fizyk, może się uda, no i bardzo ładnie się udaje, wszystko wybijamy tutaj.
pięknie, podobać mi się. Mamy kolejną jednostkę prawie na maksa i to wystarczy. To wystarczy, lecimy z następną. O, właśnie tutaj. Pięknie, ładnie i skip. Dosyć ładnie sobie tutaj radzimy. Tutaj może być troszkę problem, ale nie, jest całkiem spoczko. Jest całkiem spoczko. Jednostek już jest coraz więcej. Tu jest 11 jednostek jednak. 11, tutaj zaraz będzie 12. 13 i zobaczymy, jak to wtedy pójdzie. Chociaż myślę, że pójdzie bardzo fajnie, bo te duże jednostki będziemy wybijali na spokojnie. Dobra, raz i dwa. Ile wy macie życia? 45. Damy radę to zabić, zanim się w nas wbije? Zobacz. O, ładnie, ładnie to zbijamy. Bardzo ładnie. Dobra, dam autoskip na chwilę. Zobaczymy, co się stanie. Czy będę tego żałował, czy nie? Czy będę żałował, czy nie? Dobra, tutaj mamy prawie max. Jeszcze jedną jednostkę. Bo... Nie, jeszcze trzy. Co ja gadam? Jak ja to liczyłem? Nie wiem, jak ja to liczyłem, ale mogłem popatrzeć i by było jasne od razu. Czy... Dobra, postawię tutaj kolejne jednostki. Tak, to będzie dobre. One będą miały zasięg dotąd bardzo dobrze. Także to jest idealne... bardzo, raczej może idealna mapa nie jest, ale bardzo fajna, bo mają tutaj dużo miejsca na atak te jednostki, więc jest całkiem spoczko. Całkiem spoczko. Dają radę. Ile tutaj stań sobie bardzo ładnie. Dobrze. Na razie dajemy radę. Nie dostajemy stunów za dużo, więc jest gites. Jest gites. Bronimy się. Dobra, i to są... To są ostatnie jednostki. Teraz postaram się wszystkie wymaksować za 5000. No i zobaczymy. Zobaczymy, czy to wybronimy. Jeżeli tak, no to te dwie jednostki, tych Dark Speakermanów też usunę. Też ich usunę i też ich zamienię na 5000-niki. 5000-niki na macę. I zobaczymy, jak ci pałkarze sobie dają radę. 38 wave, no i muszę przyznać, jest całkiem ładnie. Tylko czy teraz damy radę tutaj, o, patrzcie, czy damy radę to wybronić właśnie na autoskipie? Czy damy radę to wybronić? Tutaj będzie troszkę więcej miejsca i bum, dobra. Dobra, jest ok. Samolocik padnie, prawda? Tak jest. Dobra, tutaj troszkę mieliśmy miejsca, żeby odetchnąć, więc bardzo ładnie poszło się wybronić. Co my tutaj mamy? Tutaj zmienię na Strongest. Znowu na Strongest. Już mamy prawie 5000, więc ładnie. Bardzo ładnie. Dobra, jeszcze chwileczkę i mamy kolejną jednosteczkę. Pięknie, jest. Jest kolejna jednostka. Czy tutaj uda się upgrade'ować szybko następną? No, powiem szczerze, pada to wszystko bardzo ładnie, ale jednostek mnóstwo. Mnóstwo jednostek, stuny. Ktoś stuna dostał, te jednostki dostają stuna. To niedobrze, to niedobrze. Nawet te jednostki to nie jest dobrze, ale wybraniamy. Dobra, skip zaraz włączył się od razu. Tutaj też zaraz stuny jakieś będą wpadały. O właśnie, widzicie, już się pojawiają. Tutaj potrzebujemy chwileczkę wytchnienia. Chwileczkę wytchnienia potrzebujemy, żeby to jakoś wybronić. I chyba będziemy mieli te malutkie jednostki, żeby nam nie przeleciały. Będzie dobrze. Będzie bardzo dobrze. Dobra, jest, wybraniamy. Jest, gitarka, no pięknie. Dobra, i następna jednostka w 5000-nik. Pięknie. Dobra, tutaj mamy coś. O, tutaj mamy 1400. O, i ktoś nie dostał upgrade'a całego. Dobra, dobra, już nadrabiamy. I boom, jest. Jest. Dobra, tutaj 4 jednostki jeszcze z przodu, potem tutaj z tyłu te 3. Okej. No jest ładnie, powiem szczerze, odkąd włączyłem ten autoskip, no to się utrzymujemy. No po 50 tysiaków jak one biją, no to całkiem ładnie. Dobra, ale jednak bez żadnej farmy trzeba było troszkę to przetrzymać. Dobrze, że one mają obronę przed stunem, te chłopaki.
No, pięknie, nie no, super, super. Tych zaraz będę usuwał. Chociaż nie wiem, czy do 50 wave'u dam radę, bo tutaj jeszcze zostało co nieco. Chwila, raz, dwa, trzy, no sześć jeszcze. 6 to jest 30 tysięcy potrzebuję, więc nie wiem, czy 30 tysięcy dostanę do 50 wave'u, więc zaraz się przekonamy, jak to z kasą będzie wyglądało. Czy dam radę wymaksować wszystkich? Zaraz się przekonamy, zaraz się przekonamy. Tutaj mamy kolejne 5 tysiączków, ładnie. Jeszcze 5 jednostek. No tutaj wchodzą te stuny, aj wchodzą. Te jednostki nie są przyzwyczajone do stunowania. Nie są przyzwyczajone, niestety. Ale zaraz zobaczymy, jak to pójdzie. Zaraz, już niedługo. Mamy jeszcze 2 wave'y. No tutaj 2 jednostki na pewno zupgrade'uję. Chwila, może tą lepiej zupgrade'ować, bo ona szybciej atakuje. Więc weźmy się tutaj, no nie, wszystkich nie dam rady. Na bank nie dam rady wszystkich. Ale zaraz mamy 50 wave. Więc poszło całkiem ładnie. Poszło całkiem ładnie, znaczy jeszcze boss tam jest przed nami. Więc zobaczymy, jak to pójdzie, ale przy tylu jednostkach, które tutaj stoją po 50 tysięcy, to już powinno być ogarnięte. Ogarnięte na spokojnie. Zobaczmy. Czas też wcale nie zły, bo chyba się zmieścimy w 20 minutach. Więc te kilka wave'ów. O, nie, no spoczko. Zobaczcie, 835 tysięcy. To jest do rozwalenia. Zobaczcie. Raz, dwa, trzy. Boss, padasz ty. Także bum, pięknie poszło, dobra, udało się, bardzo ładnie się udało. Daje radę na początku, ma bardzo szybki atak, także subcio na początek bardzo dobry, żeby wybronić, przynajmniej na hard, więc no polecam, bardzo mi się to podoba. No a potem mace tutaj naprawdę duży damage, więc jak damy radę mace postawić, to już jest w ogóle elegancko. Czyli tutaj mój początek, ten helikopter na początek nie był potrzebny, mogłem tutaj od razu stawiać Dark Speaker manów, by było dużo lepiej, nic by mi nie przeszło. Także to tyle w dzisiejszym odcinku, mam nadzieję, że odcineczek się podobał, mam nadzieję, że zostawiliście już suba, jeżeli nie, zostawcie już teraz. No i widzimy się w kolejnym odcinku, dzięki wielkie za oglądanie, trzymajcie się, hej!